ktokolwiek zginie na tych kolcach. O, już pierwsza osoba. Zipek mówi, kucicie. O, bardzo dobrze. Jak przestanę strzelać, to wskakujemy. Stary, od razu jak się wyleczę, zaczynam pojedynek, więc 9 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raz jeszcze witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Simon Mówi. A raczej Zipek. Zipek mówi. Zasady Simona myślę, że każdy z was zna, ale zanim o nich opowiemy, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę oraz żeby zasubskrybować kanał z tym małym dzwoneczkiem. Oraz jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to wpiszcie kod Zipek w sklepie. Będę wam bardzo wdzięczny. A teraz, jeżeli chodzi o zasady Simona, są następujące. Mamy 15 widzów, którzy muszą wykonywać moje zadania. No niestety, nieważne co powiem, musicie to wykonać. I dodatkowo, jeżeli Zipek nie mówi, to pamiętajcie, żeby tego nie robić. Pojawia się całe mnóstwo odcinków teraz na YouTubie Simon Mówi. Każdy widz po prostu chciałby wziąć udział w tym na moim live'ie i wszyscy po prostu, wszyscy mi to piszą. Także nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Chodźmy. Dobrze, także witam wszystkich bardzo serdecznie. Reguły gry zostały już wszystkie wyjaśnione. Mamy tutaj 14 osób chyba bodajże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. 14 osób będzie brało udział w Simon Mówi, a raczej Zipek Mówi, przepraszam. I ostatnia osoba, która wygra, może pozdrowić kogo chce oraz może mnie zabić, zrobić cokolwiek chce na tej mapie. Lokol, niestety, ale już nie wrócisz do gry. Szkoda, bardzo szkoda, ale jesteś tam zamknięty w więzieniu. Każda osoba, która zginie, jest zamykana w tam więzieniu. I teraz uwaga, reguły znacie? Więc Zipek mówi, kucicie! O, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No to wstańcie! O, trzy osoby widziałem, że wstały. Które wstały? Przyznawać się w tej chwili. Które wstały? O, dobrze. Kto jeszcze wstał? Kto jeszcze wstał? Ja wiem dokładnie, kto wstał. Dobra. No niestety, ostatni się nie chciałeś przyznać, Destiny Game. Dobra, wracajcie, wracajcie. Daruję wam za to, że się przyznaliście. Wracaj, wracaj do szeregu. Dobra. Uwaga. Dobra, wstańcie i chodźcie, zagramy pierwszą minigierkę. Chodźcie, zapraszam. Oj, druga. Drugi raz, dobra, dostajesz po nogach. Dostajesz po nogach. Za to, że drugi raz nie strzeliłeś, o co chodzi. Dobra. Także Zipek mówi, wstańcie. I skoczcie! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, Zipek mówi, zapraszam za mną. Biegnijcie za mną, biegnijcie za mną. Dokładnie tak, biegnijcie za mną. O, wszyscy idealnie się słuchają. Dobra, słuchajcie, lecimy do pierwszej minigierki. Czyli do wyścigu. Po prostu wyścigu wśród pułapek. Słuchajcie, osoba ostatnia, która zostanie, albo osoba, która zginie po prostu na pułapkach, umiera i słuchajcie, no niestety będziecie zamknięci w więzieniu. A ty co tu robisz? Przecież ja ci już zabiłem. Jak to się stało, że ty nie trafiłeś do więzienia? Powiedz mi. Powiedz mi, jak to się stało, że nie trafiłeś do więzienia? Aha! Wy tutaj w taki sposób to robicie. Jesteście kumplami, tak? Jesteście kumplami. I rozwiązujecie to w taki sposób. Dobrze, dobrze. Skoro tak, to ja wam pokażę teraz. Ja wam teraz pokażę. O co chodzi? Tak, dobra, są zamknięci. Dobra, przepraszam, już wróciłem do was. Słuchajcie, dobra, przechodzimy. Przechodzimy po prostu. Kto wygra? Kto jest ostatni, ten ginie. Zaczynamy! Go! Zipek mówi, zaczynamy! Dobra, ktoś tu stoi i nic nie robi. Oj, bo będziesz ostatni! Będziesz ostatni. Ciekawe, czy ktokolwiek zginie na tych kolcach. O, już pierwsza osoba. Niestety Placek umarł. Bardzo mi przykro, Placek, ale tak to już jest na Zipek mówi. Słuchajcie, ostatnia osoba, która... O, będzie pojedynek dwóch ostatnich osób. I kto będzie... Niestety, byłeś ostatni. I znowu nie mogę cię zabić. Słuchaj, czy możesz to dla mnie zrobić i pójść do więzienia? Tym razem. Chodź. Chodź ze mną. Dobra, wskakuj. Wskakuj, no niestety, musisz wskoczyć do więzienia. Przepraszam. Ja wiem, że ty mnie lubisz. Przepraszam, musisz wskoczyć tam. No proszę, zrób to. Nie zrobisz tego. Na pewno? No to muszę cię zamknąć sam, niestety. Przykro mi, jesteś zamknięty. Ach, musicie się mnie słuchać, słuchajcie, bo Zipek mówi, musicie się mnie słuchać. Dobra, zapraszam do kolejnej rundy. Ciekawe, ile osób zostało. Zapraszam za mną, chodźcie za mną. Zipek mówi, chodźcie za mną. Chodźcie za mną do kolejnej rundy. Ile was zostało? Zipek mówi, bez ruch.
Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 osób. 10 osób. W wózku zostaje 12 miejsc, także rozwalamy jeden wózek, słuchajcie. Kasujemy go po prostu. Po prostu go skasujemy. I słuchajcie, zostało w wózkach 8 miejsc. Znacie zasady, jak to się nazywa ta gra? Nawet nie wiem, że ostatnia osoba po prostu, ostatnie dwie osoby po prostu umierają, które nie siądą do wózka. Wiecie, o co chodzi, tak? Wszyscy wiedzą, o co chodzi? A, wszyscy pięknie pokazują, dobra. Także wskakujemy wszyscy tutaj, w to pole. O! Niestety, ale nie powiedziałem, Zipek mówi. Także Zipek mówi, wskakujemy tutaj w to pole. Czyli jedna osoba nie będzie miała miejsce. Jednak, oj, wychodź mi stąd. Wychodź, dobra. I biegamy dookoła tędy, tak jak ja biegam teraz, w tym momencie. I słuchajcie, jak przestanę strzelać z minigana, to zajmujecie miejsce, okej? Okay? Zaczynamy grę! Biegajcie dookoła! Wszyscy biegają dookoła i... O! I... Kto? No dawaj, wskakuj! Niestety, ale nie zdążyłeś. Darkmouth, przepraszam, ale nie zdążyłeś. Dobra, wyskakujemy wszyscy i robimy jeszcze jedną rundkę, słuchajcie. Biegamy dookoła, tym razem ja zajmuję jedno miejsce. I uwaga, jak przestanę strzelać, to wskakujemy. Uwaga! I kto da radę? I oj, niestety nie ma dla ciebie miejsca. Przepraszam, że to zrobię, przepraszam. Gdzie uciekasz? Nie uciekaj. Bober, przepraszam, Bober tak często na live'ach się pokazuje, kurczę. Musiałem cię zabić, przepraszam. Dobra, słuchajcie, 7 osób zostało, tak? 4 osoby, 3 osoby, 7 osób. Więc wszyscy wychodzimy stąd i chodźcie za mną. Dobra, nie poszliście za mną, tylko wstaliście. Daruję wam. Uwaga, Zipek mówi, chodźcie za mną, zagramy tutaj w takiego kolejnego defrana, słuchajcie. Kolejny defran będzie. Bez ruch! Nie było, Zipek mówi. Dobra, ale każdy z was się zatrzyma. Macie szczęście, naprawdę. W następnym odcinku już nie będzie takiej taryfy ulgowej. W następnym odcinku nie będzie. Jak widzicie tutaj, jest dosyć trudny defron, więc słuchajcie, nie przechodźcie go szybko i przechodźcie go najlepiej samodzielnie, pojedynczo, dlatego że możecie tutaj sobie popsuć, jeżeli zginiecie, to niestety, ale znajdziecie się tutaj w więzieniu z całą resztą ekipy, więc czy jesteście gotowi? Uwaga, zaczynamy! No, na co czekasz? No dawaj, zaczynaj. Dobra, czyli mam cię zabić, tak? Dobra, Zipek mówi, zaczynaj! Go! Dobra, lecimy, wszyscy, lepiej powoli to róbcie. Oj, co się stało? Czemu nie zadziałały w ogóle kolce? Czy kolce działają? Czy nie? Czy ty po prostu jesteś na środku i dlatego nie działają? Ale już i tak nie wyjdziesz. O nie! Słuchajcie, powolutku to róbcie, bo to jest naprawdę trudne. O nie, kolejna osoba! Dwie nawet. Czemu wy nie umieracie? Ile osób to przejdzie? Poważnie, tylko jedna osoba to przeszła? Serio? Tylko jedna osoba? Ale... Dobra, macie farta. Wskakujcie do góry. Słuchajcie, dobra, wskakujcie tam na górę. Wskakuj na górę. No i dobra, czyli ile osób zostało? 3, 4, 5 osób, a tam jest 6 wież. Więc... Dobra, chodźcie za mną, pokażę wam. Zipek mówi, chodźcie za mną. Lecimy do kolejnej minigierki. To jest minigierka, słuchajcie, z wieżami. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Otóż, jest 6 wież. W dwóch wieżach są trapy. W środku oczywiście wieży jest coś takiego jak lotnia, na którą musicie skoczyć, znaczy lotnia, wyrzutnia, na którą musicie skoczyć, panel skokowy. Wybieracie sobie teraz wieżę, jedną z wież, którą chcecie, ale nie otwieracie drzwi jeszcze, Kto otworzy drzwi, ginie. Dobra, wybierajcie sobie, którą chcecie. Możecie zmienić, jeżeli chcecie, bo jest jedna jeszcze wolna. Chcecie zmienić? Chce ktoś zmienić? Nie? Dobra, i słuchajcie, w dwóch wieżach są trapy, które was niestety zabiją, więc jeszcze możecie zmienić. Jedna osoba na pewno zginie, ale możliwe, że dwie zginą. Wszyscy sobie wybrali. Nikt nie chce zmienić? Dobra, o! Jedna osoba zmieniła. Dobra, uwaga! Zaczynamy! Go! Wejdźcie!
I co? Wszystkie osoby przeżyły? Czy wszystkie osoby przeżyły? Ty przeżyłeś. Ty przeżyłeś. Ale ty nie powinieneś przeżyć, więc przepraszam. I ty wszedłeś jeszcze. Słuchaj, i ty też nie powinieneś przeżyć. Nie wiem, dlaczego trapy nie zadziałały. Nie wiem, o co chodzi. Wszedłeś, prawda? Do wieży. No niestety. A tu... Gdzie jest ostatnia osoba? Gdzie jest trzecia osoba? O, tutaj jest. Słuchajcie, generalnie tylko dwie osoby... A co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Czemu nie jesteś na spawnie? Czekajcie chwilę, poczekajcie, bo ja muszę tutaj pana zabić. A, bo jedna osoba wyszła z gierki i wszedł ktoś inny. Okej, wszystko jasne. A ty co tu robisz? Co się ukrywasz, Deviser? Dobra, słuchajcie. Generalnie rzecz biorąc powinny przeżyć tylko dwie osoby stąd, dlatego że nie powiedziałem Zipek mówi. Wiesz, że nie powiedziałem Zipek mówi, ale daruję ci tym razem, okej? Daruję ci tym razem, wychodź. Wy przeżyliście, brawo, brawo, jestem naprawdę zachwycony. Myślę, że przeżyjecie do samego końca i lecimy do kolejnej minigierki, więc zapraszam za mną. Czas na chyba ostatnią minigierkę. Tak, na ostatnią minigierkę, dobra. Zipek mówi... Chodźcie! Dobra, chodźcie za mną, chodźcie za mną! Zipek mówi, chodźcie za mną! Dobra, wszyscy idą, cała trójka. Ktoś tu spada, nie wiem kto. Co ty tu robisz, co ty tu robisz? I tak widzę, kto przeżył, wiesz? I tak widzę. Więc niestety, ale muszę cię zamknąć, wy się ciągle tutaj zabijacie. Dobra, robię kolejny spawn dla was. Dobra, trzy osoby, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Słuchajcie, to jest kolejna minigierka. Nie powiedziałem, żebyście się zatrzymali, więc jakby musicie iść za mną. Tak, 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 dokładnie. To jest kolejna minigierka, słuchajcie. W tych skrzynkach, każdy otwiera sobie skrzynkę, jest rift. I waszym zadaniem jest, żeby odpalić tego rifta i spróbować wylądować na swojej wieży. Czy da się na tym wylądować na pewno? Da się. Więc osoba, która nie wyląduje, po prostu umiera. I jeżeli każdy z was wyląduje, to osoba, która ostatnia nie wyląduje, umiera. Także... Otwierajcie, Zipek mówi, otwierajcie swoje skrzynki, używajcie riftów i spadajcie na swoje wieże. A, nie możecie. No tak, dobra, fail. Nie... Każdy ma rifta? Czy każdy ma rifta? Dobra, uwaga. Zipek mówi, zaczynamy gierkę! Go, 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 zobaczymy kto wygra, kto spadnie jako ostatni. Uwaga! O! Dobra, tutaj widzę, pierwsza osoba odpaliła... Lotnie dosyć szybko, ale gdzie jest ostatnia? Gdzie jest ostatnia? Dobra, ładnie, wylądowałeś jako pierwszy. Tam, uwaga, kto będzie? To będzie ostatni. Spadają idealnie, co tu się stało? Co się wydarzyło? Ty nie spadłeś w ogóle, a ten się zlagował. Gdzie, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego nie spadłeś? Nie! Masz laga, czy o co chodzi? Ale masz farta, powiem ci, masz takiego farta. Bo wiesz, żebyś zginął, bo nie trafiłeś, ale kto... Zlagowało tu kogoś. Niestety. Anonimowy, niestety, ale go zlagowało. Słuchajcie, czyli został ostatni pojedynek. Pojedynek będzie jeden na jeden, słuchajcie. Na jakie bronie chcielibyście walczyć? Co myślicie o diglach na przykład? Tak? Chcecie digle? Lubicie digle? Lubisz digla? A ty lubisz digla? Dobra, możecie już zejść. Dobra, daję wam digla. I słuchajcie, ale na razie się jeszcze nie strzelajcie. Okej, okay, masz. Bierz, podnoś digla. Zipek mówi, podnieś digla. Dobra. Proszę, amunicja dla ciebie. To jest chyba ta amunicja, prawda? Podnieś amunicję. Zipek mówi, podnieś amunicję. Dobra, zaraz podniesiesz. Tobie daję kolejnego digla. Pyk i amunicję. Dobra. Jaką chcecie broń, słuchajcie? Powiedzcie, czy chcecie jakąś szybkostrzelną na przykład, albo sztucera? O, może sztucera chcecie? Nie, nie chcesz sztucera, a ty chcesz sztucera? Nie chcesz. Chcecie shotguna? Shotgun? Chcesz shotguna? Dobra, czyli zgadzamy się na shotguna? Jakiś słaby, zielonego ci damy, proszę. Proszę bardzo, shotgun dla ciebie. Pyk. Oraz shotgun dla ciebie. I słuchajcie, dam wam jeszcze po... Może... Żeby było w miarę łatwo, dam wam jeszcze po pistoleciku zwykłym fioletowym. O kurde, to nie to, to to. Proszę bardzo. Dobra, podnieście bronię. Simon mówi, podnieś bronię. Ty masz? Podnieś amunicję? Simon mówi, podnieś amunicję.
No i dobra, zapraszam za mną, ty chodź za mną. A było blisko, słuchaj, w następnym odcinku mówię ci, nie będzie taryf ulgowych. Zipek mówi, chodź za mną i idź do swojej wieży. Idź do swojej wieży, która jest tam dalej. A do ciebie Zipek mówi, chodź do tej wieży, do swojej wieży tutaj. I słuchajcie, mamy ostateczny pojedynek między dwoma osobami, które przeżyły, które słuchały się najlepiej. Także... uwaga! Strzelajcie się! O nie! Nie powiedziałem, Zipek mówi? Nie powiedziałem, Zipek mówi, strzelajcie się! Teraz, start, go, go, go! Go! Uwaga, kto wygra? Ciekawe, kto wygra. Ja jestem ciekaw naprawdę, kto... A co się dzieje? Czy ty nie możesz dostać obrażeń? Czemu nie możecie dostać obrażeń? Dobra, słuchajcie. Myślicie, że teraz możecie się strzelać. Także, uwaga! Zipek mówi, strzelajcie się! Walka! Walka! Go, 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 go! Ciekawe, kto to jest? Kto to tu jest? I co? Czemu się nie strzelacie? Co się dzieje? Ukrywacie się przed sobą nawzajem. Ciekawe, czy dostaje obrażeń. Dostaje obrażenia? Ło! Co? I co? Ja chyba będę musiał to jakoś przyspieszyć w ogóle. Jeżeli tak. Chyba będę musiał przyspieszyć. Chyba będę musiał niszczyć te ściany powolutku. Tą ścianę niszczymy najpierw. Powoli będę niszczył coraz to kolejną ścianę. Więc... strzelajcie. O kurde, Bele! O kurde! Kim jesteś? Kim jesteś? Wygrałeś, słuchaj! Brawo, gratulacje! Kim jesteś? Czyżbyś to był... Uwaga, chyba wiem, kim jesteś. Chyba wiem, kim jesteś. Czy to jesteś ty, Desteken? Tak, to ja. Wygrałeś, brawo, gratulacje, stary. Gratulacje. Słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić może? Tak, chciałbym pozdrowić kolegę Plejana. Dobra, i słuchaj, powiem ci, czy chcesz, czy masz jakieś życzenie? Czy masz jakiekolwiek życzenie, które mogę spełnić dla ciebie? Nie mam pojęcia. Nawet na przykład chcesz mnie zabić, chcesz ze mną zagrać w jakąś grę, którą byś chciał stąd, albo coś w tym stylu? Możesz ze mną zrobić pojedynek na przykład na Deagle? Ja mam pojedynek na Deagle. O, dobra, dobra, pojedynek na Deagle, to mi się podoba. Dobra, także zostawiam cię tutaj na mikrofonie przez cały czas trwania pojedynku. I ty, słuchaj, zabiłeś z Deagle'a, tak? Tą drugą osobę? Tak. Kogokolwiek to był, niestety nie wiemy, kto to był. Trzeba było wygrać. Czyli w związku z tym ja się uleczę. Ile masz życia? Masz fulla, tak? Nie, mam 77. 77, to dam ci tutaj, dam ci barela. To, masz? Leć się do pełna, tylko jedną weź. Żeby nie było, dobra. Ja też się uleczę i słuchaj, robimy pojedynek ostateczny na Deagle. Na pewno chcesz tylko pojedynek, tak? Tak. Dobra, dobra. Stary, od razu jak się wyleczę, zaczynam pojedynek, więc 9 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start! Tylko na Deagle. Pojedynek tylko na Deagle, słuchaj. O! Gdzie ty? Ja wiem, gdzie ty będziesz. O kurde, tak samo. Po 66. O kurde. O nie, ja sobie sam rozwalę zaraz tutaj. Ty nie możesz rozwalać ściana, ja mogę. O! Oj, przykro mi, ty we mnie nie trafiłeś. Ty we mnie nie trafiłeś. O! Ale unik. Dobra, wystaw główkę! O! No niestety, niestety. Chyba coś czuję, że teraz bułę byś musiał mi zawalić, żeby mnie zabić. Boga. A! W ogóle jest taki... O, niestety, niestety. Przepraszam, ale życzenie twoje spełniłem. Czyli jeszcze raz, kogo pozdrawiasz? Kolegę Plejana. Dobra. I jeszcze jednego kolegę Baniozę. Dobra, okej. To dzięki wielkie za wygranie, dzięki za wzięcie udziału. Dziękuję wszystkim oczywiście za wzięcie udziału dzisiaj. Uwalniam, już was uwalniam, przepraszam, że was tak zamknąłem. Wiem, że to chamskie, bardzo chamskie, ale już was uwalniam. Proszę, możecie się bawić, możecie rozwalać co chcecie, możecie mnie zabić nawet. Proszę bardzo, w zamian za to, że was tak tutaj męczyłem. I dziękuję wam bardzo za oglądanie, słuchajcie. Jeżeli wam się odcinek podobał, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba, żeby zostawić dzwoneczek oraz żeby dać łapę w górę. O, a ty co, będziecie mnie teraz bili, tak? Mnie skończy dość, będziecie mnie bili, tak? Oj, chcecie po prostu, żeby wasze linki się pokazały, że mnie zabiliście, tak? Dobra, i słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to pamiętajcie o kodzie Zipek w sklepie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już następnym razem za dwa dni, co dwa dni odcinki, co drugi dzień, także live na zmianę. Także elo, cześć!